Siema, z tej strony Webux i dzisiaj będzie kolejny film z Photoshopa, bo dzisiaj będzie kolejny poradnik, jak zrobić overlay na kanał 2, więc na początku zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję 20 w górę, kolejny odcinek z Photoshopa i będzie to jak zrobić baner na kanał 3, ale to już trochę później, tak w wakacje się pojawi ten odcinek, bo nie chcę napalać dużo tych poradników, więc jak zrobić baner na kanał 3, to będzie, jeśli wbijecie właśnie te 20 lajków, się pojawi, może wcześniej, może później, zobaczymy jeszcze. I zostawcie suba, bo wbijamy 1000 do wakacji, czy nam się to uda? Jest taki mój cel, zobaczymy, mam nadzieję, że nam się to uda, 1000 do wakacji. A już zapraszam was do oglądania. Na początku co robimy? Klikamy plik nowy. Dobra, więc na początku nazywamy to na przykład overlay 2. Tworzymy szerokość, tak samo jak było przy miniaturce, czyli 1280. Wysokość, szerokość 1280, wysokość 720, RGB i przezroczysty. I klikam OK. Mamy stworzoną nową warstwę, mamy wszystko potworzone, więc teraz wchodzimy w Google. Czekajcie. Więc wchodzimy w YouTube'a, wchodzimy w swój kanał. Ja zrobię to na swoim... pokażę to po prostu... Jezus, jak wam to powiedzieć? Po prostu ze względu na swój kanał. Jak widzicie, mam tu nowy zrobiony baner i awatar. Może mi ciąć internet, bo mój internet to jest takie gówno na masakra. Ale co teraz robimy? Mamy tutaj ogólnie to wszystko. W ogóle możecie napisać, czy fajny nowy baner i awatar. Więc teraz klikacie tutaj, przechodzicie i wybieracie takie coś jak narzędzie wycinania. Lub możecie obojętnie jaki obraz z Google, Fortnite czy czegoś, co tylko zażyczycie sobie. Ja wybiorę akurat swój kanał, bo tak mi się podoba, co nie? Więc bierzecie narzędzie wycinania, bierzecie nowy i zaznaczacie całe. O, to. Więc zaznaczacie to, klik zapisujecie jako, zapisujecie na pulpicie. I zapisujecie to na przykład jako, nie wiem, to. Zapiszę to jako to. Zapisz, klik, przechodzicie do Photoshopa, naciskacie plik, umieść. I to jest zapisane jako to i to dajecie. Teraz dajecie tutaj, żeby powiększało wam się w linii prostej. No i powiększacie tak sobie, jeśli jak chcecie. O, może być tak przechylone. I możecie na to dać filtr rozmycia gaussowskiego i fajnie. Nie, możecie to zrobić barwą, na przykład niebieską. W kolorystyce niebieskiej, bo fajnie by to będzie wyglądało w kolorystyce niebieskiej. Więc dajecie niebieskie, dajecie jako nakładka i zmniejszacie sobie trochę tego krycia. O, i naprawdę to fajnie według mnie już wygląda. Możecie jeszcze dodać do tego tak, tak. Dać to i to możecie usunąć i dać takie coś, kolor plasty po prostu zwykłe, będzie to lepiej według mnie wyglądało. Możecie tego nawalić ile chcecie i po prostu cały projekt tym zrobić, żeby fajnie to się oświetliło w jednej warstwie, w jednej barwie, po prostu rozmycie gaussowskiego dać na maksa i macie taką fajną barwę tego zrobioną, co nie? Taki gradiencik macie fajny zrobiony według mnie. No i macie takie oświetlenie już spoko zrobione. Więc co robimy teraz? Tworzycie nową warstwę. Wybieracie to zaznaczenie prostokątne. I od tej strony tworzycie sobie taki prostokącik. Teraz bierzecie wypełnił, kolor i bierzecie czarny. I Ctrl D. I macie taki prostokącik, ale on jest taki według mnie słaby, co nie? Więc po prostu bierzecie teraz opcję mieszania, cień i jakoś go udoskonalacie cieniem. Dajecie obrysik i możecie na przykład biały obrysik, żeby po prostu był taka ramka z tego. O, i w tym miejscu dajecie to i... macie
ładną, fajną ramkę już na kamerkę. No i jest pierwszy, czyli tutaj bierzecie sobie nową warstwę, znowu tekst i pisujecie ekran, bo to jest ekran, co nie? Bierzecie sobie tu, zaznaczacie to, powiększacie i strzałką powiększacie sobie to, przesuwacie i dajecie, nie wiem, na przykład tu wybieracie jakąś inną czcionkę, która według was będzie tu pasować, według mnie ta nie. Musicie sobie pomyśleć, jaka fajna czcionka tutaj będzie pasować. No ta to na pewno nie. Ta też nie. Czekajcie, szukam Dimbo. Jest, dobra. Dimbo możecie dać obojętnie jaką chcecie. Ja daję tu Dimbo. Ekran. O, tu mogę dać ekran. Opcje mieszania. Cień. Możecie dać fazę płaskorzeźby, kontur. Pobawić się trochę tą głębią, bo spoko to będzie według mnie wyglądało. Albo jak nie chcecie, to nie. Po prostu. No. I macie mordeczki taki fajny, już zrobiony. Ekran, co nie? Ekran po prostu, że ekran właśnie, który obecnie macie na przechwytywaniu ekranu. Więc co dalej robimy? Chcę to tak szybko zrobić, wytłumaczyć wam, więc teraz zaznaczenie prostokątne dajecie znowu i dajecie tutaj sobie. Znowu wypełni. Boże, najpierw tworzycie nową warstwę zaznaczenia, wypełni kolor czarny i robicie teraz Ctrl D. I robicie dokładnie to samo co wcześniej, czyli dajecie tutaj sobie biały, obojętnie w jakiej kolorystyce chcecie, to od waszego po prostu, od waszego względu, od waszej twórczości po prostu, co nie? Jak chcecie to zrobić? Nie wiem, tu będzie na przykład, nie wiem, koniec live. Kiedy jest koniec live? It's live. No. Tu będzie na przykład koniec live'a. Możecie se tu zaznaczyć. Nad tą ramką na przykład, nie wiem. Według mnie to tak będzie spoko wyglądać. O, koniec live. Teraz po prostu kopiujecie to po warstwę i robicie tak kilka. Tu będziecie mieli przyspieszone tempo, bo bez sensu, że będę wam tłumaczył to samo ciągle, co nie? No to możecie zrobić takie coś, że dać tutaj wejść w neta, napisać particles. Piszcie takie coś jak particles. Wyskakują wam takie particlesy. Wchodzicie w grafika. Wybieracie particlesy, na przykład te, bo są ładne według mnie. Obojętnie jakie chcecie, i tak będziemy tę kolorystykę zmieniać, żeby było idealnie pod pod overlaya. Więc skopiujecie to prawym, kopiuj grafikę i Ctrl V wklejacie. Tutaj sobie wklejacie to, powiększacie. O, i dajecie na tą warstwę jako nakładka. Tylko że to dajecie pod wszystko.
czyli tutaj. Nie, na tutaj. O. I macie party classy dodane, możecie też napisać Sunburst PNG. Sunburst PNG. I wyskakuje wam takie sunbursty, czyli ten na przykład. Kopiujecie to sobie. Oczywiście. Ctrl V wklejacie. O Boże, akurat to jest biały i się wszystko usunie. Nie wiem, wybieracie sobie jakiegoś sunbursta, nie wiem. Na przykład tego wezmę, co nie? O, wklejacie. Wklejacie tego sunbursta magiczną gumką. Usuwacie te czarne linie, na przykład usunę. Usuwacie je po kolei. O. Teraz dajecie tu, albo możecie paczkę graficzną po prostu ściągnąć, gdzie jest sunburst i tyle. Obojętnie jak chcecie. I macie taki sunburstik dodany, ładny. Opcje mieszania możecie do tego, cienik do tego sunbursta dodać jak chcecie. Taki mały, minimalny. O. I mamy overlayek skończony. Taki jak na sam początek, jak zaczynacie kanał, według mnie bardzo fajny overlay, jak wam pokazałem jak zrobić, więc bardzo wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do końca, nie wiem ile ten odcinek trwa, tak ponad 15 minut odcinek trwa, więc bardzo wam za to dziękuję, trzymajcie się i pionek.